W tym wydaniu cyklu Kryminalne Opowieści Polska na kanale YouTube Podejrzani skupimy się na wydarzeniach związanych ze znanym śląskim gangsterem Januszem T., pseudonim Krakowiak, i kierowaną przez niego zbrojną grupą przestępczą. Krakowiak uchodził za niezwykle niebezpiecznego. Jego ludzie dokonywali zabójstw, napadów z bronią w ręku, wymuszali haracze czy handlowali środkami odurzającymi. Janusz T. współpracował też z gangsterami z innych części kraju, m.in. z Markiem M., pseudonim Oczko ze Szczecina, czy Nikodemem S., pseudonim Nikoś z Trójmiasta. Do rozbicia gangu Krakowiaka w 1999 roku przyczynił się policyjny przykrywkowiec o pseudonimie Zwierzak oraz kilku przestępców, którzy zdecydowali się na współpracę z prokuraturą i potem uzyskali statusy świadka koronnego. Jednego z nich niedawno znaleziono martwego w więziennej celi. Janusz T. od 2019 roku jest już na wolności. Miał rozpocząć pracę jako ochroniarz w krakowskim kantorze znajomego. Janusz T. urodził się w 1963 roku w Krakowie, gdzie wychowywał się w dzielnicy Nowa Huta. W późniejszych latach ukończył szkołę zawodową, kształcąc się w profesji ślusarza-spawacza. Zaczął też trenować judo. Pod koniec lat 70. razem z kilkoma znajomymi napadał na mężczyzn, którzy pod wpływem alkoholu późnymi wieczorami czy nocami wracali do domów z lokali rozrywkowych w Krakowie. Kradziono im wszystko, co miało wartość. To wtedy Janusz T. dorobił się pierwszego pseudonimu – Dusiciel. W latach 80. do jego przestępczej działalności dołączył handel nielegalnym alkoholem oraz cinkciarstwo, czyli również nielegalny wówczas handel walutą, głównie pod hotelami i legalnie działającymi kantorami, które oferowały jednak gorszy kurs wymiany niż cinkciarze. Pod koniec dekady Janusz T. przeniósł się na Śląsk. Zamieszkał pod Katowicami w Będzinie, w dzielnicy Małobąc, przy ulicy Baczyńskiego. Tam stał się Krakowiakiem od swojego rodzinnego miasta, choć istniała też inna teoria. Ponoć gdy kopał swoje ofiary, wyglądał jakby tańczył Krakowiaka. Janusz T. organizował wokół siebie coraz większą strukturę. Z jednej strony nie chciał zwracać na siebie uwagi, podobno na co dzień jeździł polonezem. Z drugiej strony pod jego domem stał wysokiej klasy samochód marki BMW. Budziło to pewne zainteresowanie ze strony sąsiadów, ale i Urzędu Ochrony Państwa. Oficjalnie nie wiadomo, czy Krakowiak współpracował z UOP, ale faktem pozostaje, że choć usłyszał już kilka wyroków za pobicia, mimo to nie trafił do zakładu karnego. Gdy natomiast zatrzymano go w 1994 roku z kilkoma innymi osobami w dziupli skradzionymi samochodami, niewiele później był już na wolności. Wtedy miał rozpocząć pracę jako taksówkarz, choć w praktyce nie było mu to po drodze. Odwiedzał za to regularnie kasyna. Mówiło się, że był wręcz uzależniony od hazardu. Z czasem gang Krakowiaka prowadził typową działalność multiprzestępczą, tak jak inne podobne grupy w całym kraju. Jego ludzie wymuszali haracze, produkowali i handlowali środkami odurzającymi. Za zgodą Nikodema S., pseudonim Nikoś z Trójmiasta, uważanego za króla złodziei samochodów, przemycali kradzione pojazdy do krajów byłego Związku Radzieckiego. Ale robili też rzeczy znacznie gorsze. Zlecali i podejmowali się wykonywania zabójstw. Tym ostatnim zajmował się przede wszystkim Zdzisław Eł, pseudonim Zdzicho. Śledczy przypisali potem grupie Krakowiaka napady i zabójstwa właścicieli kantorów małżeństwa w Sosnowcu w 1994 roku, któremu skradziono miliard starych złotych, i w Opolu, gdzie zginęła kobieta, czy pracującego jako ochroniarz w klubie mistrza Polski w kickboxingu i trenera kadry narodowej juniorów Andrzeja Firsta z 23 listopada 1996 roku na klatce schodowej bloku przy ulicy Stachiewicza w Krakowie, gdzie mieszkał. Ludzie Janusza T. zaatakowali go tam nożem, powodując obrażenia nogi oraz brzucha. W styczniu 1997 roku Janusz T. kolejny raz został zatrzymany. Wpadł w hotelu Katowice. Zarzucano mu handel kradzionymi samochodami. Po wpłacie 10 tysięcy złotych poręczenia majątkowego zwolniono go jednak z aresztu. Miał wtedy zwołać zebranie najważniejszych członków gangu i wydać zlecenie zabójstwa na zatrzymującego go funkcjonariusza policji i przesłuchującego go prokuratora.
tym samym czasie, od połowy stycznia 1997 roku, rozpoczęło się natomiast gangsterskie polowanie na Wiktora F., rezydenta białoruskiej mafii na zachodnim Pomorzu. Wiktor F. przeszkadzał w interesach szefowi tamtejszego półświatka powiązanemu z grupą pruszkowską Markowi M., pseudonim Oczko. To on pod koniec 1996 roku miał podjąć decyzję o zlikwidowaniu Wiktora F. Porozumiał się w tej sprawie z krakowiakiem w hotelu Warszawa w Katowicach, a ten przekazał zlecenie Zdzichowi. 22 stycznia 1997 roku przy ulicy Malczewskiego w Szczecinie Wiktor F. zginął zastrzelony. Pod koniec lat 90. trwała też wojna o wpływy w Krakowie między gangami Jacka M., pseudonim Marchewa, i Zbigniewa Eś., pseudonim Pyza, o której szerzej możecie posłuchać w odcinku Kryminalnych Opowieści poświęconym w całości tym wydarzeniom. Za Pyzą stał krakowiak. Eskalacja konfliktu nastąpiła jesienią 1998 roku. To wtedy na placu Wolnica doszło do bójki między zwaśnionymi gangsterami. Kilka osób zostało tam dość poważnie rannych. W listopadzie, najprawdopodobniej z inicjatywy krakowiaka, ludzie Zbigniewa Eś., pseudonim Pyza, mieli podpalić dwie agencje towarzyskie ochraniane przez ludzi Marchewy. W jednym z tych zdarzeń zginęła 35-letnia kobieta. Zaledwie miesiąc później miało dojść do odwetu na Pyzie. Wówczas z Gdańska do Krakowa niejaki Tomasz G. przywiózł ładunek wybuchowy. Wpadł jednak w ręce policji niedaleko dworca. Gdy po niespełna roku wyszedł z aresztu, we wrześniu 1999 roku porwano go i pobito, w wyniku czego zmarł. Pyza już wtedy się ukrywał, ale jego ludzie telefonicznie mieli zdać mu relację z tego, jak rozprawili się z Tomaszem G. Poza Pyzą ukrywał się też drugi podejrzany o kierowanie tym krakowskim gangiem, Tomasz K., pseudonim Kaczor. W pobiciu Tomasza G. brał udział Krzysztof P., pseudonim Loczek. To wtedy, gdy wpadł w ręce śledczych, zdecydował się na współpracę z prokuraturą i ujawnił innych uczestników tego zajścia. Loczek okazał się cennym źródłem informacji dla organów ścigania na temat krakowskich gangów i ich współpracy z krakowiakiem. Dlatego uzyskał status świadka koronnego. Wtedy gangsterzy zabili mu dziecko. Mścili się, bo to między innymi dzięki jego zeznaniom policja mogła rozbić gangi Pyzy, Marchewy, ale też samego krakowiaka. 18 stycznia 1999 roku Janusz T., pseudonim Krakowiak, ponownie został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji. Ujęto go w domu przy ulicy Baczyńskiego w Będzinie. Wpadło też 17 innych gangsterów. Zakładano, że realizacją objęto najważniejszych członków grupy krakowiaka i na tym zatrzymania się nie zakończą. Do rozbicia gangu Janusza T. przyczyniły się zeznania skruszonych przestępców, w tym świadków koronnych, nie tylko wspomnianego Loczka, ale także Wiesława C., pseudonim Kastor, prawej ręki krakowiaka, czy Dariusza J., ochroniarza krakowiaka. Niebagatelną rolę w sukcesie organów ścigania odegrał też Jurek Zwierzak, policyjny przykrywkowiec, który udając gangstera wkupił się w 1998 roku w łaski krakowiaka, proponując mu procent z transakcji narkotykowych, których dokonywał na terenie kontrolowanym przez Janusza T. Po latach Zwierzak wystąpił w programie dokumentalnym dziennikarza Sylwestra Latkowskiego Przykrywkowcy – Podwójna gra oraz stał się bohaterem książki Wywiadu rzeki Zwierzak – Spowiedź przykrywkowca, rozmawiając z dziennikarzami Mateuszem Baczyńskim i Januszem Schwertnertem. Wystąpił także w cyklu Konfrontacja na naszym kanale Podejrzani. O Zwierzaku zrobiło się też głośno, gdy walczył o emeryturę, odebraną mu mimo zasług w zwalczaniu polskiej przestępczości zorganizowanej na mocy ustawy dezubekizacyjnej, jako że za czasów PRL przez 4 lata pracował w służbach bezpieczeństwa. Wracając jednak do samego krakowiaka, gdy czuł się jeszcze silny i bezkarny, podobno na wzór włoskiej mafii, kazał swoim podwładnym całować się w dłoni. Był też ojcem chrzestnym dzieci kilku najbliższych współpracowników. Jako jeden z nielicznych gangsterów w kraju w tamtym czasie nie podporządkował się grupie pruszkowskiej. Współpracował za to z innymi bosami z całej Polski, wspomnianymi już Markiem M., pseudonim Oczko ze Szczecina, Nikodemem S., pseudonim Nikoś z Trójmiasta,
Zbigniewem Eś, pseudonim Pyza z Krakowa, czy Zygmuntem L, pseudonim Sandokan z Gliwic. Tymczasem gang pruszkowski na Śląsku musiał wyznaczyć sobie innego przedstawiciela. Był nim pochodzący właśnie z Pruszkowa Zbigniew Esz, pseudonim Simon. 5 marca 1999 roku pod należącą do niego restauracją Zielone Oczko w Katowicach padł ofiarą zamachu. Nieznany sprawca ostrzelał Simona i jego ochroniarza Jarosława S., pseudonim Jerry, gdy wsiadali do samochodu marki Audi. 3 dni później Zbigniew Esz zmarł w szpitalu. Pojawiło się wiele teorii na temat sprawców i zleceniodawców tej egzekucji. Mówiono, że brudną robotę proponowano m.in. ludziom Zbigniewa M., pseudonim Carrington, króla przemytników z okolic Zgorzelca na Dolnym Śląsku. Pozbyć się Simona mógł chcieć jego zdesperowany dłużnik, grupa pruszkowska na tle nieporozumień finansowych, Ryszard B., skazany za zabójstwo Andrzeja K., pseudonim Pershing, dążąc do tego, by samemu stać się rezydentem grupy pruszkowskiej na Śląsku, albo zza krat właśnie Janusz T., pseudonim Krakowiak. Żadnej z tych wersji ostatecznie nie potwierdzono. Tymczasem w nocy z 8 na 9 września 2000 roku w Jurczycach pod Krakowem zginęła 44-letnia kobieta, Barbara K., jej 37-letni partner Waldemar J. i 30-letni taksówkarz Leszek W., który przypuszczalnie odwiedził ich w interesach. Ciała już 9 września ujawniono w łazience. Znalazły je osoby, które przyszły w odwiedziny do Barbary K. Ofiary zostały zastrzelone, najprawdopodobniej z broni z tłumikiem. Sąsiedzi 44-latki, zeznając jako świadkowie, twierdzili, że kobieta prowadziła różne interesy, ale w pewnym momencie dało się zauważyć pogorszenie jej sytuacji materialnej. Jak udało się ustalić śledczym, Barbara K. faktycznie pożyczała spore kwoty z banków, ale i od osób prywatnych. To mogło stać się motywem zbrodni. Śledztwo umorzono w 2002 roku. Sprawą jednak dalej zajmowało się Archiwum X. W 2003 roku policja poszukiwała 2 mężczyzn, którzy mogli posiadać informacje na temat potrójnego zabójstwa w Jurczycach. Pisano wtedy o nich, że pierwszy miał 190 cm wzrostu, owalną, długą twarz i rude, faliste włosy. Drugi był niski, miał 160-165 cm wzrostu, masywną budowę ciała, skośne brwi, okrągłą twarz, małe usta i krótki nos. Obaj mieli około 25-30 lat. Niewiele to dało, ale jednocześnie przed krakowskim sądem trwał proces Krzysztofa J., pseudonim Jodła, i Andrzeja W., pseudonim Wasyl, oskarżonych o udzielanie pożyczek na wysoki procent, czyli tak zwaną lichwę. Nie zaprzeczali oni, że znali Barbarę K., ani nawet, że przekazali jej pieniądze, 35 tysięcy złotych. Ponoć chcieli uruchomić w jej domu agencję towarzyską, a pieniądze miały być zadatkiem. Nie odzyskali ich, a agencja nie powstała, gdy Barbara K. zginęła. Sprawa wiele lat później miała znaleźć swoje rozwiązanie. W lutym 2001 roku ruszył proces gangu Krakowiaka. Sam akt oskarżenia, bez materiału dowodowego, liczył przeszło 300 stron i obejmował 56 zarzutów. Główną postacią obok Krakowiaka na ławie oskarżonych był Zdzisław Eł, pseudonim Zdzicho. Janusz T. na pewnym etapie udawał niepoczytalnego, nie golił się, nie czesał, mówił szeptem albo krzyczał, śpiewał, używał wulgaryzmów i groził. Na jednej z rozpraw powiedział: jestem Krakowiak, człowiek z miasta, supermorderca i poślę was wszystkich do piachu. W celi aresztu miał na głos odczytywać cały akt oskarżenia wobec niego, czym irytował innych osadzonych. Jeden z nich w końcu rozbił mu taboretem głowę. Biegli uznali, że Janusz T. symulował tylko chorobę psychiczną. Po jakimś czasie Krakowiak miał przejść nawrócenie. Na sali sądowej pojawiał się z Pismem Świętym. Za kratkami ciągle się modlił. Janusz T. zeznaniami obciążał część byłych kompanów, w tym Zdzicha, twierdząc, że ten był diabłem wcielonym. Proces z 2001 roku zakończył się dopiero w 2008 roku. Trwał tak długo, bo składano wiele wniosków formalnych, na przykład o odczytanie całości akt, co mogło trwać nawet kilka miesięcy. Do tego czasu inni podsądni w większości usłyszeli już prawomocne wyroki.
Tymczasem orzeczenie wobec krakowiaka o najcięższe przestępstwa uchylił sąd apelacyjny i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania sądowi okręgowemu. Trwało to do kwietnia 2019 roku. To wtedy skazano Janusza T. na 15 lat pozbawienia wolności za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym i napady z bronią w ręku. Jego obrońca wystąpił z wnioskiem o wydanie wobec krakowiaka wyroku łącznego, jako że przez 20 lat izolacji Tadeusza T. zapadło wobec niego aż 14 wyroków skazujących, ale wymiary kar nie przekraczały 15 lat więzienia. Sąd po analizie wniosku i wszystkich orzeczeń wydał postanowienie o natychmiastowym zwolnieniu krakowiaka. Janusz T. zapowiadał, że na wolności, którą odzyskał 11 czerwca 2019 roku, zajmie się rodziną. Nieoficjalnie wiadomo, że miał rozpocząć pracę jako ochroniarz w krakowskim kantorze znajomego. Nie oznacza to jednak końca jego problemów sądowych. Ponownie będzie odpowiadać bowiem w procesie o zlecenie zabójstwa rezydenta białoruskiej mafii w Polsce Wiktora F. z przełomu 1996 i 1997 roku. Razem z Markiem M., pseudonim Oczko ze Szczecina, i wykonawcą zbrodni Zdzisławem Eł, pseudonim Zdzicho. Wcześniej, w 2016 roku, nieprawomocnie krakowiaka i Oczko skazano na 25 lat więzienia, a Zdzicha na dożywotnie pozbawienie wolności. Wyrok wobec Marka M. i Janusza T. był nieprawomocny. Uchylono go potem i sprawę przekazano do ponownego rozpoznania. W 2019 roku orzeczenie uchylono także wobec Zdzicha, jednocześnie utrzymując wobec niego karę dożywotniego więzienia za zabójstwo właściciela kantoru w Przemyślu z 1997 roku i uniewinniając od zarzutu usiłowania zabójstwa pracownika kantoru w Białej Podlaskiej oraz innego rozboju z 1996 roku. Zdzisław Eł przebywa za kratkami od 1999 roku. Karę z wyroku z 2019 roku miał zacząć odbywać w listopadzie, z możliwością ubiegania się o warunkowe, przedterminowe zwolnienie nie wcześniej niż po 30 latach. Uważa się, że proces Janusza T., pseudonim Krakowiak i jego ludzi, był jednym z najdłuższych i najdroższych w Polsce. Na jego potrzeby na terenie oddziałów prewencji policji w Katowicach wybudowano specjalną salę sądową, a bezpieczeństwa na rozprawach strzegli antyterroryści, w tym strzelcy wyborowi. Same konwoje przewożące oskarżonych pochłonęły 2 miliony złotych. W maju 2021 roku podjęto na nowo postępowanie w sprawie zbrodni w Jurczycach z września 2000 roku. Krakowska policja przy wsparciu wielkopolskich kontrterrorystów w listopadzie zatrzymała świadka koronnego do sprawy gangu Krakowiaka, a także krakowskich gangów Pyzy i Marchewy, Krzysztofa P., pseudonim Loczek, a także jego wspólnika, Wojciecha R. Obaj po przedstawieniu zarzutów potrójnego zabójstwa zostali tymczasowo aresztowani. Nie przyznawali się do winy, jednak Loczek składał wyjaśnienia. 22 kwietnia 2022 roku świadek koronny Krzysztof P., pseudonim Loczek, został znaleziony martwy w celi zakładu karnego w Tarnowie. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną zgonu mógł być rozległy zawał serca. Przeprowadzone zostaną jeszcze badania toksykologiczne. To wszystko na dziś. Jeśli zaciekawiła Was historia śląskiego gangu Janusza T., pseudonim Krakowiak, możecie zostawić pod tym materiałem łapkę w górę i podzielić się swoimi wrażeniami w komentarzach poniżej. Zapraszamy do zasubskrybowania kanału Podejrzani oraz kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. Tej historii można także posłuchać jako podcastu Kryminalne Opowieści na platformach Spotify, Apple Podcast oraz MP Go. Zachęcamy do skorzystania z opcji wspierania kanału YouTube Podejrzani, za co można zyskać wiele nagród, takich jak wcześniejszy dostęp do nowych materiałów czy specjalnej serii reportaży i wywiadów tylko dla wspierających. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.